Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest Total War Attila. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie. Wracamy. W sensie jest to coś nowego, ponieważ jeszcze nie grałem w Total War Attila. No ale słuchajcie, wracamy do tematów bardziej klasycznych niż Total War Warhammer, który jest kompletnie oderwany od tak właściwie od całej serii. Ponieważ jest to pierwsza część Total War osadzona w fantasy. Tutaj mamy powrót do historii, co prawda historii bardzo mało znanej, przynajmniej mało poruszanej w naszych szkołach w Polsce. Mianowicie, słuchajcie, okres upadku Cesarstwa Rzymskiego, tego zachodniego, a więc zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, od którego, od daty jego upadku szacuje się już czasy średniowieczne, a więc mamy tutaj styk dwóch epok, epoki starożytnej, samego schyłku, końcówki i średniowiecza. No więc słuchajcie, okres niezwykle mroczny, niezwykle brutalny, okres wędrówki ludów, okres, w którym to największa potęga świata ówcześnie, a więc Imperium Rzymskie, musiało ulec hordom barbarzyńców, hordom Hunów, hordom Sasów, hordom Wandali i wielu, wielu innych plemion barbarzyńskich, przynajmniej z punktu widzenia rzymskiego. No i słuchajcie, my sobie właśnie jeden z takich plemion zagramy, słuchajcie, zagramy sobie Sasami, a więc ludem, który zamieszkiwał, moglibyśmy powiedzieć, dzisiejsze północne Niemcy, dzisiejsze właśnie okolice Hamburga, sobie tutaj wnioskując z tej mapki tutaj. No i słuchajcie, moim zadaniem będzie rozszerzenie swoich pyłów, myślę, że na północ, możliwe, że też na południe, na wschód i na zachód, jak tylko się da. Zastanawiałem się też, czy by czasem nie zagrać sobie tutaj plemionami nordyckimi, a więc wikingami, ponieważ mam dostępny ten dodatek, ale najpierw słuchajcie, chcę sobie poznać podstawy rozgrywki w Total War Attila, a dopiero potem szaleć z kolejnymi nacjami. Słuchajcie, mam też dodatek, który nazywa się Era Karola Wielkiego, a więc ten właściwie dodatek, który przenosi tą grę w początki średniowiecza, które myślę, że może być bardzo interesujące, ale myślę, że z tego zrobimy sobie zupełnie odrębną serię. No i słuchajcie, na razie słuchajcie, gramy Sasami. No i słuchajcie, zaczynajmy. The south is in turmoil, distracted by petty conflict and the westward migration of the Huns. Therefore you should look elsewhere for opportunities. Rome has all but lost its grip on Britannia. Dobra, koleś. Okej, mamy wojnę z Rzymem, tyle wiem. Przynajmniej z tego, co się zdążyłem dowiedzieć. Dobra, mamy przetrwać do wiosny 400 roku i dostaniemy 2000 do hajsu. No i bardzo ładnie. Z tego co ja mamy wojnę z Rzymem, ale jest to oczywiście zrozumiałe. Słuchajcie, pozwoliłem sobie pominąć ten filmik początkowy, on jest za każdym razem taki sam, niewiele się to różni, niewiele to... Ogólnie taki wstęp do sytuacji, jak to wygląda, w jakim okresie historycznym się znajdujemy i w ogóle. Dobra, co my tu mamy? Mamy jakichś rozbójników. Dobra, zobaczmy sobie, co mamy teraz w mieście. Tu możemy coś rozbudować. A, coś, co zwiększy nam higienę i zwiększy nam żywność. To nam da... A, to też moglibyśmy rozbudować. Co nam to da? Konne brygady Sasów, a więc... Mamy harcowników i... A procarzy już mamy, dobra. No dobrze, w takim razie ja bym sobie może poszedł w coś, co by mi dało hajs. Będziemy potrzebować oczywiście kawalerii. Kawaleria jest najbardziej wskazana, więc zróbmy to sobie. Mamy jeszcze trochę pieniądzów, więc zróbmy też sobie może to. I czy dobudować już? Na razie nie. Na razie nie dobudowujmy kolejnej dzielnicy. Na razie rozbudujmy to, co mamy. Tu mamy armię, tak? Mamy tylko jedną armię. Czy jeszcze gdzieś coś tu się kryje? Chyba nie. Chyba jednak nie.
Dobrze. Technologie, słuchajcie, technologie. Będę poszedł takie bardziej cywilne. I może, słuchajcie, dogadajmy się z tymi Rzymianami, z którymi my tu mamy wojnę. Może mały traktat pokojowy? Niestety odrzucili, tak? To ja wam tutaj niewiele będę w stanie pomóc. Tu mamy Anglów. Anglowie. Umowa handlowa? Przyjęli. Bardzo ładnie. Może mały sojusz wojskowy? Sojusz obronny. Dobra, jestem za. Musimy się tutaj na razie, słuchajcie, dogadać z jak największą ilością nacji. Dobrze. Pakt o nieagresji mam z wami, z tego co wiem. Handluję też z wami. Mamy sojusz obronny, tak? Tutaj z Wikingami. Z tymi nordyckimi. Dobra, mnie by interesowało. Możemy zaaranżować małżeństwo. O, to jest ciekawe. Pakt o nieagresji? No niestety nie. Jak to wygląda kwestia franków, co? Co wy mi tu jesteście w stanie zaoferować? Pakt o nieagresji? No trudno, dobra. W każdym razie zdobyliśmy jednego sojusznika. To jest i tak całkiem sporo. Dobra, co my tu możemy rekrutować za oddziały? Nordyccy miotacze. Psy bojowe. No, ciekawe. Pikinierzy. Raczej będę unikał tego typu oddziałów jak pikinierzy. Wolałbym się skupić na czymś bardziej mobilnym. Dobra, kończmy turę. Co ja tu jeszcze mogę? Wyznaczyć zarządcę prowincji. O. Dobra, i my tu mamy kogo? Okej. Okay. A to jest w ogóle dziedzic. Dobra, tego typa sobie tutaj mianowałem. No niech będzie. Zarządca prowincji, dobra. Co jeszcze mogę? Edykt, no właśnie. Co my tu możemy? Koszt budowy zmniejszony. Rozwój plus 10. Tempo badań. Wzrośnie doświadczenie dla jednostek. Ład publiczny. Ład publiczny jest ok. Tempo badań by też wzrosło. Możliwość werbunku armii plus 1. Wpływ religijny. Germańskiego pogaństwa. Dobra. Może coś, co by zwiększyło tempo badań. Dobra, weźmy sobie na razie to. Dobra, lećmy dalej w takim razie. A słuchajcie, musimy tutaj sobie spokojnie to wszystko ogarnąć. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mam nadzieję, że te tury też nie będą trwały wieki. Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. Te dziady na pewno coś będą kombinować przeciwko nam. Dobra, co my tu mamy? No podkano frakcję, Wandalowie. Nie powiedziałbym, że ich napotkano. Ale dobra. Getowie i Danowie prowadzą ze sobą wojnę, dobra. Ci się tu tłuką. Kurde, wojna. Tytuł wojownika. A, że wydał edykt, dobra. No i pięknie i ładnie. Ale to sobie bym to rozbudował. Co byśmy tu mogli sobie zbudować? Tutaj mamy bogactwo z handlu, centrum miasteczka. Grupa Nordów. Rzemieślnik. Małe miasto. Zatem myślę, że na razie trzeba iść mocno w hajs. Bo bez hajsu to ja tutaj niewiele zdziałam. Więc słuchajcie, dobudowano całą nową jedną dzielnicę. Lećmy dalej w takim razie.
No i słuchajcie, nasze miasto się ładnie rozwija. No słuchajcie, najpierw rozwój, potem armia, potem podbój. Takiej kolejności. Bez pieniądzów to my tu niewiele zrobimy. O. Tu my jesteśmy też. Jest nasza flota. Oja, Rzymianie tutaj nas zaatakowali. Nawet nie wiedziałem, że oni tu są. Odwrót. Cofnąć się. Co wy tam robicie w ogóle? No spokojnie, spokojnie. Musimy teraz tutaj sobie zawrócić. Bo na moment, gdzie byście byli? Tutaj. Ja bym was widział tu. Mamy wszyscy chorobę morską. Bez sensu to jest. Tego typu działanie. Mam jakichś durnowatych rozbójników. Ja ich rozwiążę, ponieważ ja oddziału farsowników nie używam w moich bitwach. Zamiast was wolałbym tu sobie zainwestować w pikinierzy. Łucznicy by się nam przydali. Wiecie co? Pokażcie mi no tylko... O, to bym chciał sobie włączyć. A więc statystyki, jak to wygląda, który oddział jest lepszy, silniejszy, jak to... Teraz tak, ci mają lepszą obronę, ci są lepsi w walce w zwarciu. Tak, ci mają wyższe morale za to. Ci mają lepszy pancerz. Więcej zdrowia mają, ale mają niższe morale. Mają większą prędkość. Pienia osłona przed pociskami. Dobry atak na jazdę. Słaby pancerz, niskie zdrowie. Dobra, ile my tu mamy jednostek? Ja bym tutaj sobie tak ze trzy takie jednostki bym sobie zwerbował. Dobra. Jak tutaj idzie? No mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko w porządku. Co się tutaj wydarzyło? Piktowie walczą z zachodnim cesarstwem. Armia wycofuje się, dobra. Napotkano frakcję, Burgundowie. Dobra. Boże święty, wszyscy walczą z tym cesarstwem. O, mamy technologię opracowaną. To mnie osobiście bardzo cieszy. Zróbmy sobie to. Dobra, ten tu rekrutuje te oddziały. Okej, lećmy dalej w takim razie. Tak swoją drogą. Fajny pomysł mi się narodził w głowie, żeby zrobić serię najpierw w Rome 2 Total War Rzymem, a później tutaj tym Rzymem to kontynuować. To mogłoby być interesujące. Chociaż wiecie, no kurde, granie Rzymem to też nie jest łatwa sprawa. O, tak żeśmy troszkę wtargnęli. Dobra, to mamy. Teraz mamy dostęp do kawalerii. Teraz tak, tych ja sobie wywalę. Nie lubię harcowników. Nie znoszę po prostu. I zanim to jest szkoda po prostu miejsca na oddziały, które mogłyby się lepiej tutaj sprawdzić. Dobra. Ile ja potrzebuję hajsu? Aha, nie, technologię muszę najpierw opracować. O Jezus. No i byśmy sobie to mogli zmienić na coś, co zwiększy nam rozwój. Właśnie. Tu mamy strasznie niską tą...
Minus 1. Dlaczego? Frakcja, opcja... O, opcja ziemia. Dobra. Jakby tu. To będzie to rosło. Frakcja wypoczynku. Dobra, spoko. Nawet jakoś to wygląda. Dobra, lećmy dalej w takim razie. No słuchajcie, musimy tutaj wykuć wielkość naszego Królestwa Sasów. To nie będzie łatwe, to nie będzie łatwe, ale myślę, że damy radę mimo wszystko. Sasi zwyciężą, moi drodzy, i rozwalą naszych wrogów. O, nastała wiosna. Cisnąć tu. Dobra. Uzupełnić straty. Uzyskano rangę. Przektorze, ten koleś. Jeszcze raz, o co chodzi? Pracowitość i poczucie obowiązku się opłacały. Ten... lojalny, oddany, awansował stopień wyżej, dobra. Okej, tu byśmy mogli coś rozbudować, tak? Umożliwia werbunek wysłanników szpiedzy. Bogactwo z kultury. Ład publiczny plus 7. Aż 20 żywności mnie to wyjdzie, ale myślę, że spoko. Moglibyśmy się szarpnąć. Dobra, na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej. Okay. Muszę się jeszcze, słuchajcie, nauczyć się schematów. A więc jakie budynki warto budować, jakich nie warto budować. Teraz tak, tu mamy dwa rodzaje kawalerii znowu. Konne brygady Sasów i nordyccy jeźdźcy bojowi. Posiada broń strzelecką. Obydwa oddziały posiadają broń strzelecką. Tylko ten jest dużo droższy w utrzymaniu. Mają więcej zdrowia, mają wyższe morale, niższą prędkość, ale lepszą szarżę i gorszą obronę. Lepszą obronę w zwarciu. Chyba pójdziemy sobie w tych nordyckich jeźdźców, ale na razie tak nie mam hajsu, więc nie ma na razie co kombinować. Pomocnika. Ready for battle. Nie to. Dobra. Wydano edykt, dobra. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Co ja tu mogę? Nie przypisano umiejętności. Aha, dobra. Zarządca. Co ty tu masz? Zapał. Atak w zwarciu. Artysta, żona. Po chwila, czy ty, kolego? Drzewo genealogiczne. Dziennik. Uzyskano pomocnika, uzyskano rangę. I to wszystko, co ja o typie wiem? Naprawdę? Jeszcze raz. Dostajesz to i dostajesz sobie to. To jest Gewis. Hangist. Dobra, muszę się ich nauczyć. Tych typków. No i zobaczymy, cóż się tutaj nam wydarzy ciekawego. Że tak, z tych dwóch armii wystawimy sobie jedną, co silną. Imperium. No coś tutaj żeśmy dostali, tak? Godne uwagi. Uczta.
rządzić ucztę, no dobra. Tu wojny cały czas się toczą. Zyskano pomocnika. No i mamy też tutaj kolejne awanse. Teraz tak, co się tu dzieje ciekawego? No, to jest ten zarządca. Spoko. Który se awansował. O, tu mamy kontrolę, tak? Władza. Dobra, słuchajcie, muszę sobie to wszystko przypomnieć. Lud i polityka. Czy jeszcze to mogę zrobić? Co ja tu mogę niby zrobić, co? Dobra, zobaczymy. Ja będę kończył turę, to mi na pewno gra przypomni. Kwatery mistrza wiedzy. Co byśmy tu mogli? Obóz łowców, koszt werbunku zmniejszony, o. Dobra, połączcie się tu. Teraz tak. Dostajesz tak, dostajesz tych, dostaniesz se tych. Dobra, masz coś takiego. Dobra. To my byśmy tu sobie zwerbowali dwa oddziały jazdy. Tak jest. Co ja tu mam? Infamia. Kontrola minus 1. Niedobrze. Nadwyżka żywności. To jest dobra wiadomość. Dobra. Dobra, zakończyłem turę. No i słuchajcie, ruszymy tutaj na jakieś podboje, nie? Gdzieś nie będziemy... Co się tutaj dzieje? Wypowiada ci wojnę, Frankowie. No dobra. Wezwałem moich sprzymierzeńców. No to słuchajcie, idziemy na Franków w takim razie. Już wiemy, kogo mamy zaatakować. Tyle dobrego. No więc słuchajcie, idziemy na wojnę. To może być interesujące. Chodźcie śmiało, jest nas mało. Dobra, uderzmy na dziadów. Tylko, że jest ich tutaj trochę. Sporo. Słuchajcie, czy próbujemy? A spróbujmy, co mi tam. Okej, moi drodzy. Dobra, rozpocznijmy rozstawianie wojska. My tu, słuchajcie, mamy otoczonych w obozie. Myślę, że łatwo można byłoby to wykorzystać przeciwko nim. Ale słuchajcie, zróbmy to sobie tak, na razie. Otóż tak. Was tu. Was tu. Niestety nie wiem, z której strony nadejdą te ich posiłki. Zobaczmy sobie tych jeźdźców. Oni chyba rzucają oszczepami, mam wrażenie. W sumie nie wiem. Podobno mają jakieś tam broń strzelecką. Tutaj mamy nasze oddziały sasów. No, ci tu ładnie wyglądają z tymi tarczami.
Dobra, słuchajcie, zaczynajmy. Ja, dobra, spadaj. Patrzcie mi tylko, gdzie są te ich... Gdzie są wrogie oddziały, dobra. Gdzie? Tutaj. Zablokować dziadów. Upaść tam w nich. Bardzo ładnie. Zamknąłem se. Wybić ich. No i się zaczęło. Dobra. Zostawia się tu. Wybić ich. Jest. Rozwalić ich. Dobra. Nacierać. Pięknie. Nas atakują, skubańcy. Ta jazda z drugiej armii nas tutaj zaatakowała. Cholera. The men have thrown down their weapons and are fleeing. The men's resolve is failing. Cholera. Niedobrze to wygląda. Dupa. Sam się wpakowałem w to gówno, no.
No zróbmy im tu krzywdę, no. Ech. Do dupy. Dobra, przerwijmy to. Spróbujmy to sobie zrobić jeszcze raz.